I witam już w Ekspresie Biedrzyckiej Marcina Horała, wiceministra infrastruktury i pełnomocnika rządu do spraw budowy CPK Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, czy jest tak pan mentalnie już gotowy na to, że będzie członkiem rządu mniejszościowego? Znaczy, ja mentalnie to jestem gotowy na wiele rzeczy, ale nie uprzedzajmy faktów. Ja podchodzę do tej sprawy spokojnie. Kolega poseł Lech Kołakowski, no, z całym szacunkiem dla postaci, nie jest posłem pierwszego rzędu, ani nawet drugiego rzędu. Zobaczymy, jak ta sytuacja się potoczy. Ale ma jedną szablę, która jest konieczna do głosowania. Wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, tę większość w Sejmie ma, ale każda szabla się liczy, no bo ta większość nie jest jakoś bardzo zdecydowana. W związku z tym, jeżeli jest zapowiedź pana posła, nawet drugiego czy trzeciego rzędu, że tworzy koło poselskie wraz z innymi posłami PiS-u, no to chyba mają państwo twardy orzech do zgryzienia. Na razie nie widać tych innych posłów, widać jednego pana posła, który myślę, że jeżeli troszeczkę by ochłonął z emocji, ja sprawdziłem teraz przed programem, bo wiedziałem, że ten temat pewnie się pojawi, pan poseł Kołakowski dostawał w kolejnych wyborach 15, 16, 10 tysięcy głosów. No w porównaniu w skali partii, która ma 6-8-milionowy elektorat, no to jest dosyć mało, więc poza Prawem i Sprawiedliwością raczej nie wróżę dalszych sukcesów w polityce. Może warto się zastanowić i troszeczkę dać ostudzić emocjom. Ja rozumiem te emocje. Piątka dla zwierząt wywołała wśród rolników w środowiskach wiejskich właśnie emocji bardzo dużo, czasem takich trochę na wyrost, niezwiązanych z jej treścią. My już powiedzieliśmy, że uznajemy, przyjmujemy do wiadomości te głosy, że ta ustawa zostanie na nowo zaprojektowana, więc myślę, że teraz, jeżeli dla kogoś te kwestie są takie zero-jedynkowe, jakby cały świat nie istniał, tylko ta jedna sprawa, no to nawet w tej sprawie chyba warto poczekać, jaka będzie ta nowa propozycja, zanim się podejmie takie nierozsądne ruchy. Panie pośle, no proszę wybaczyć, ale mam wrażenie, że nie zachowuje się pan zbyt koleżeńsko, bo nie przypominam sobie, żeby pan w taki sposób krytykował posła Kołakowskiego i wypominał mu niewielką liczbę głosów zdobytych w wyborach, bo wiemy, że okręgi są bardzo różne, w związku z tym te głosy, ich liczba także jest różna. No i może po prostu warto by się było zastanowić, jak się dogadać z tymi rozłamowcami, a nie wieszczyć im porażkę w przyszłości, jeśli chodzi o polską scenę polityczną. Ależ ja bardzo chciałbym się dogadać, a głosy faktycznie są różne. No, ja tam na przykład miałem około 80 tysięcy, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że pan poseł Lech Kołakowski kandydował z listy Prawa i Sprawiedliwości, a nie z listy posła Kołakowskiego. Popierali go wyborcy, również w znacznej mierze na pewno tacy, którzy na przykład nie mają w ogóle zdania w sprawie piątki dla zwierząt, a interesuje ich cały szereg innych działań Prawa i Sprawiedliwości. Pod tym szyldem szedł do wyborów, z tego szyldu zdobył mandat. Warto wyciągać z tego konsekwencje. Taką w Polsce mamy ordynację wyborczą. Do rozmowy zawsze jesteśmy otwarci, natomiast no jak ktoś mówi, że występuje, no to nie jest wola rozmowy, tylko raczej jednoznaczny gest. No i mam nadzieję, że ten gest zostanie cofnięty i też dobrze doradzam panu posłowi jako kolega poseł, troszcząc się o jego przyszłość. Panie pośle, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że oczywiście ma pan rację, taką mamy ordynację wyborczą i przede wszystkim wyborcy, no z reguły tak to jest, głosują na listy konkretnych partii, natomiast też i Jan Maria Jackowski, i Jan Krzysztof Ardanowski, i sam pan Kołakowski niejednokrotnie mówili o tym, że oni także mają zobowiązania jako oni, jako osoby indywidualne, politycy przed swoimi wyborcami, o tym właśnie Jan Maria Jackowski bardzo często mówił, który na przykład startował z okręgu rolniczego i powiedział, że jego wyborcy nigdy w życiu nie wybaczyliby mu poparcia piątki dla zwierząt. Stąd mam wrażenie takie, a nie inne decyzje. I pojawiają się kolejne nazwiska. Jan Krzysztof Ardanowski, Zbigniew Dolata, Teresa Hałas. No jest to poważny problem dla PiS-u, panie ministrze. I chyba nie ma co ukrywać, że jest inaczej. Co będzie, jeżeli utracicie większość? To jest pytanie z gatunku, a gdyby to było przedszkole w przyszłości? Niewątpliwie każde odejście czy tego rodzaju głosy polityków no nie są czymś przyjemnym, nie są czymś dobrym. Ja myślę, że koledzy się, tak jak mówię, trochę zagalopowali, bo wyciągam konsekwencje z ich własnych słów. Jeżeli dla nich ta sprawa jest tak ważna, że już nic innego nie istnieje, że zupełnie abstrahują na całokształt polityki we wszystkich 20 kilku działach administracji państwa, chodzi im tylko o rolnictwo, a z obszaru rolnictwa też nie o wszystkie ruchy w tej sprawie, tylko o samą piątkę dla zwierząt, no to nawet jeżeli przyjmiemy dosyć ubogi pogląd na świat i na politykę, no to nawet jeżeli tylko o tej sprawie mówimy, no to właśnie zasadniczo ich głosy zostały wysłuchane. No zapowiedzieliśmy, że w tym kształcie piątka dla zwierząt nie wejdzie w życie, że trwają prace nad nową propozycją.
Może warto włączyć się w tę pracę, albo przynajmniej poczekać, jak ona będzie, zanim się będzie wykonywało takie nieprzemyślane ruchy. Ja tylko wyciągam logiczne konsekwencje z głosów samych tym posłów. Mówię, mam wrażenie, że się trochę zagalopowali, że włączyli emocje i teraz nie zauważyli, że właściwie osiągnęli to, co chcieli i może warto by się uspokoić. Panie ministrze, oczywiście pan może infantylizować moje pytanie, mówić, że to jest przedszkole, tylko nie wiem, czy to będzie do końca skuteczne, bo jednak w polityce doskonale pan o tym wie, nie muszę pana tego uczyć. No, trzeba przewidywać parę kroków do przodu, co się wydarzy. Dlatego powtórzę pytanie, bo moim zdaniem ono nie jest z poziomu przedszkola. Jaki państwo mają pomysł na rządzenie, jeżeli będzie to rząd mniejszościowy? To nie chodzi o poziom przedszkola, odwoływałem się do, wydawało mi się, powszechnie znanej komedii Miś, gdzie pan milicjant na tego rodzaju stwierdzenie, że teraz że nikt nie przychodzi, miał takie hipotetyczne, a gdyby to było przedszkole w przyszłości i pana syn w przyszłości by przechodził. Tak? Dobrze, może pan odpowiadać niedowiarkom, jeżeli już jedziemy misiem, ale no, jednak ponowię pytanie, jak mają państwo zamiar rządzić, jeżeli okaże się, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica będzie miała rząd mniejszościowy, bo zaraz przejdziemy jeszcze do kolejnego składnika tej koalicji, ale skończmy na razie omawiać same problemy wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, że ważniejsze są problemy Polski i Polaków, ale to oczywiście pani redaktor prowadzi program i z chęcią odpowiem na to pytanie. Gdyby teoretycznie, hipotetycznie zaistniała sytuacja, której nie ma i pewnie nie wystąpi, ale jakby wystąpiła, że rząd byłby przez jakiś czas mniejszościowy, no to przez jakiś czas rządzić rządem mniejszościowym w polskim systemie politycznym się da, zwłaszcza mając przyjaznego, wywodzącego się mniej więcej z tego samego obozu politycznego prezydenta, z którym też pewnie nie we wszystkim się zgodzimy, no ale można liczyć, że w większości spraw się zgodzimy. I trzeba będzie ten czas wykorzystać na szukanie nowej większości, pozyskanie, zbudowanie nowej większości. Też chciałem zauważyć, że pan poseł Kołakowski z tego, co zapowiada, to zapowiada, że nawet wystąpiwszy z PiS-u w większości spraw czy w innych sprawach poza tą piątką zamierza głosować razem z rządem. No to by znaczyło, że generalnie rząd większość ma, tylko nie w tej sprawie piątki dla zwierząt, której i tak nie ma w tym momencie, będzie nowa i wtedy zobaczymy, może pan poseł powie, a w sumie to mi się podoba i właściwie to popieram to, co zostało zaproponowane i w ogóle nie będzie tematu. Panie ministrze, nie dramatyzujmy. Pan Lech Kołakowski powiedział, że piątka dla zwierząt tylko przelała czarę goryczy, czyli nie jest jedynym powodem, dla którego posłowie decydują się opuścić szeregi klubu PiS. No ale nie podał tych innych powodów, więc ciężko tutaj teraz mówić, co można by zrobić, żeby tej czary goryczy panu posłowi ująć. Nie wiem, bo tam jeszcze taki wątek się pojawił, że od marca chciał się spotkać z panem prezesem Kaczyńskim i się nie spotkał. No, Prawo i Sprawiedliwość ma 300 prawie parlamentarzystów, bo 235 posłów i 40 tam bez mała, ponad 40 senatorów. Łatwo sobie wyobrazić, że gdyby pan prezes Kaczyński miał się codziennie z jakimś spotykać, a są przecież tacy, którzy no, na przykład są ważnymi ministrami, czy z premierem w sposób oczywisty, częściej się musi spotykać pan prezes Kaczyński, no to już by nic innego nie robił, tylko się spotykał, żeby w tym tempie te spotkania odbyć. Także no, to akurat nie jest jakaś szczególnie poważna sprawa, a innych zarzutów tam nie było. Gdy jak się pojawią, to będziemy mogli na nie odpowiedzieć, jakoś, nie wiem, załagodzić, zaspokoić potrzeby pana posła, tak żeby mógł się poczuć lepiej i może wrócić do Prawa i Sprawiedliwości, albo nie wyjść, bo nie wiem, czy formalnie już ten ruch wykonał. Tylko piątka dla zwierząt nie jest jedynie problemem parlamentarnym już w tej chwili, bo przecież słyszał pan wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, który zapowiedział weto, powiedział, że to jest ustawa zła i uchwalona w bardzo złym czasie, więc tutaj też jest opór i sprzeciw. No i tu pan prezydent, można powiedzieć, osiągnął sukces, zanim jeszcze zaczął, bo Prawo i Sprawiedliwość też mówi, że wysłuchaliśmy tych głosów naszych wyborców i nie tylko naszych wyborców. Mnie to nie jest tak, że pozjadaliśmy wszystkie rozumy, jesteśmy skłonni do dyskusji, do przyjmowania różnych argumentów. Przyjęliśmy te argumenty i w tym kształcie, jaki był zaproponowany, ta piątka nie wejdzie w życie, będzie przygotowany nowy kształt. Jak go przedstawimy, to będzie pole, żeby znów dyskutować. Także pan prezydent tutaj wszystko wskazuje na to, że nie będzie miał nawet okazji zawetować tej ustawy, bo po prostu nie będziemy jej w Sejmie przyjmować w tym kształcie, który wrócił z Senatu. A kiedy poznamy nowy kształt tej ustawy, panie ministrze? To ciężkie pytanie, przepraszam, ja się zupełnie innymi sprawami zajmuję, jakby nie specjalizuję się w rolnictwie, nie uczestniczę w pracach nad tą ustawą, więc odpowiedź brzmi po prostu nie wiem. Rozumiem. Panie ministrze, to teraz kolejny wątek kłopotów koalicyjnych. Czy pana zdaniem Zbigniew Ziobro poszedł wczoraj trochę za daleko i zgadza się pan z opinią, że to była pewna forma no, bardzo niekoleżeńskiego szantażu wobec premiera Mateusza Morawieckiego?
Ja myślę, ale tak szczerze, z ręką na sercu, tak naprawdę z ręką na sercu, jak pan słuchał Zbigniewa Ziobry wczoraj, to nie był pan wkurzony po prostu tak po ludzku, że no jak tak można wewnątrz jednej koalicji, wewnątrz jednego rządu? Pan minister Ziobro w 90% swojej wypowiedzi po prostu powtórzył stanowisko rządu oficjalnie opisane przez premiera, przez rzecznika rządu i tak dalej. To znaczy, że nie zgodzimy się na powiązanie wypłaty pieniędzy z mechanizmem tak zwanej praworządności. Jeżeli on będzie podtrzymany, to zawetujemy budżet. Mhm. A w 10% dał się zupełnie niepotrzebną, hipotetyczną dywagację, co by było właśnie, gdyby tu było przedszkole w przyszłości, gdyby premier zachował się w inny sposób. To było, uważam, zbędne, niepotrzebne, powiedziałbym może nawet nieeleganckie, ale tylko tyle. Szantażem bym tego nie nazwał, no bo szantażem jest, jeżeli ktoś mówi, chce kogoś odwieść od jakichś działań, a takie działania nie są planowane. No, tak jak mówię, to było odnoszenie się do sytuacji, która nie będzie miała, nie ma miejsca. Panie ministrze, co się dzieje między Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą, że nie mogą już się spotkać jak dorośli faceci, porozmawiać ze sobą i wyjaśnić wątpliwości, tylko piszą do siebie listy? No przyzna pan, że jest to dziecinada? Nie, nie przyznam. Nie przyznam. Różne są metody i formy uprawiania polityki, również metody wewnątrzkoalicyjne. Wiadomo, że koalicjanci, zwłaszcza tacy słabsi, no przecież jeżeli popatrzymy na współczynnik społecznego poparcia, to ta i porównamy Prawo i Sprawiedliwość z Solidarną Polską, to jest mniej więcej jak 30 do 1, 40 do 1, taka proporcja. Ze względu na arytmetykę sejmową, oczywiście Solidarna Polska w tej koalicji otrzymała udział znacznie większy i znacznie większą odpowiedzialność niż 1,30 czy 1,40. Można powiedzieć trochę na wyrost. No, może niektórzy trochę zbyt w Solidarnej Polsce mocno odczytują ten mandat i chcieliby jeszcze więcej. Inni z kolei pewnie uważają, że takimi zdecydowanymi wystąpieniami, które właśnie budzą dyskusję, no są dla nich niezbędne, żeby swój byt zachować, że proszę zauważyć, pani redaktor też teraz mówi o tej formacji, która przecież no, we wszystkich sondażach, gdzie była oddzielnie, miała 1-2% poparcia i jest w Polsce wiele takich formacji i o nich pani nie mówi i nie zadaje pytań. No bo ta formacja nie jest składową koalicji rządzącej, no panie ministrze, naprawdę, no proszę nie żartować. Tylko zwracam uwagę, że ta taktyka no, jest na jakimś tam poziomie skuteczna, więc stąd rozumiem, skąd ona się bierze. No ja nie jestem jej szczególnym miłośnikiem czy fanem, ale też nie jestem politykiem Solidarnej Polski. To politycy Solidarnej Polski decydują, w jaki sposób uprawiają swoją medialną politykę. Nowy budżet Unii Europejskiej to wielka szansa na złotą dekadę dla Polski. Wie pan, kto to powiedział? Oj, akurat nie wiem, przepraszam. Premier Mateusz Morawiecki. Premier Mateusz Morawiecki. I teraz chce mi pan powiedzieć, że wetowanie budżetu, który jest wielką szansą na złotą dekadę dla Polski, jest dobre, przemyślane i zgodne z polską racją stanu. Oczywiście, że tak, ponieważ jeżeli wypłata pieniędzy z tego budżetu będzie powiązana z uznaniowym mechanizmem, że ktoś poza Polską będzie mógł sobie zdecydować, że tych pieniędzy nie wypłaca, bo coś mu się w wewnętrznej polityce polskiej nie podoba, to tak naprawdę my nie mamy nic z tego budżetu. Jesteśmy cały czas w pozycji klienta i w każdej chwili możemy tych środków nie otrzymać. Co więcej, zawetowanie budżetu przecież nie oznacza, że Unia Europejska nagle nie będzie miała budżetu i nie będzie żadnych środków dla Polski w tym budżecie. To oznacza, że po prostu siądziemy jeszcze raz do stołu rozmów i jeszcze raz będziemy negocjować. Tak, pani redaktor, Unia Europejska zawsze będzie miała budżet. W skrajnej sytuacji, jakbyśmy się nie dogadali do momentu, kiedy wygaśnie obecna perspektywa, Unia Europejska będzie miała prowizorium budżetowe, które będzie kontynuować budżet dotychczasowy, który akurat jest dla Polski znacznie korzystniejszy, ponieważ był wyliczany wiele lat temu, kiedy Polska była biedniejsza i więcej jej brakowało do średniej unijnej. Więc naprawdę nie ma tu ryzyka. Ostatni raz budżet unijny wetowano w 2011 kraju. Wetowały cztery państwa, Wielka Brytania, Dania, Holandia, bodajże jeszcze jakieś czwarte wypadło mi z głowy. I nikt z tego nie robił tragedii, to jest normalne narzędzie dyplomatyczne. Członkowie Unii Europejskiej mają prawo, mają takie narzędzie, mogą z niego korzystać i każdy pełnoprawny członek, jakim jest też Polska, jeżeli tak uważa, z takiego narzędzia może skorzystać. Ale panie, mam nadzieję, że tego ministrze, nie będzie. A może byłoby prościej po prostu przestrzegać praworządności? Wtedy nie byłoby problemu, a Polska dostałaby budżet, który oznacza dla niej złotą erę. Praworządność w Polsce, no tak, tylko to jest właśnie kwestia ocenna i poddająca się opinii, czy w Polsce jest przestrzegana praworządność, czy nie. I my uważamy, że jakby tego nie oceniać, to jest rozmowa wewnętrzna w Polsce. Żaden traktat europejski nie dał prawa instytucjom europejskim do ingerowania w tego rodzaju wewnętrzne sprawy państw. Mechanizm oceny praworządności, na jaki się wszyscy umówiliśmy w ramach Unii, podpisaliśmy traktat o Unii Europejskiej. Tam jest artykuł 7, gdzie jest mechanizm oceny praworządności. Proszę bardzo, można z niego korzystać. W przypadku Polski była taka próba i ona spełzła na niczym.
Więc teraz to jest działanie na zasadzie stalinowskiego prokuratora Wyszyńskiego, dajcie mi człowieka, a ja znajdę paragraf. No i trwa szukanie paragrafu, że skoro w unijnym traktatowym mechanizmie oceny praworządności nie udało się nic Polsce zrobić w związku z rzekomym naruszeniem praworządności, to trzeba wymyślić jakiś nowy mechanizm, w którym już się da. No na to się nie można godzić, to było złamanie traktatów. Już powiem wszystko, złamanie praworządności. Polska konstytucja przewiduje, że jest najwyższym aktem prawnym, jest wyższego aktu aktem prawnym, wyższego rzędu aktem prawnym nawet niż umowy międzynarodowe, ale to akurat tu nie ma znaczenia, bo w umowie międzynarodowej, czyli w traktacie Unii Europejskiej też nic takiego nie ma. No nie możemy się godzić na takie właśnie naruszenie praworządności w postaci dopisywania mechanizmów, których nie ma w żadnym akcie prawnym. Panie ministrze, a ma pan jakąś teorię na temat tego, dlaczego w ogóle ten problem dopiero się pojawił za państwa rządów? Wcześniej nigdy go nie było. Do 2004 roku, przypomnę, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i jakoś do tej pory nie było żadnej awantury o praworządność. Nie musiała się nami zajmować Komisja Europejska, nie musiał się nami zajmować Parlament Europejski, Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Wszystko było okej. Okay. Nikt nie wspominał o praworządności, dopóki z ministrem nie został Zbigniew Ziobro. No, jakiś taki dziwny zbieg przyczynowo-skutkowy, przyzna pan. A już wyjaśniam, bo to bardzo dobre pytanie. Otóż w Polsce wówczas rządziły formacje, które prowadziły politykę pod względem ideologicznym zbieżną z tym, jaką ideologię wyznaje większość elit europejskich, czyli lewicowo-liberalną, a pod względem interesu narodowego, realizującą interes narodowy silnych państw europejskich, a nie interes Polski. No czyli rozumiem, panie ministrze, że Prawo i Sprawiedliwość w latach 2005-2007 nie realizowało interesu Polski. Prawo i Sprawiedliwość wtedy ten interes realizowało, natomiast rządziło półtora roku w permanentnym kryzysie koalicyjnym, nie mając większości w Sejmie, więc nie było w stanie realizować większości swoich postulatów. Kilkukrotnie upadał rząd i był na nowo składany, a na koniec były przedterminowe wybory, więc po prostu te procesy nie zdążyły się zadziać. W Unii Europejskiej, proszę zwrócić uwagę, mamy tą dyskusję po 5 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, a nie po półtora roku. I jeszcze raz powtórzę, wtedy realizowaliśmy interes Niemiec, interes silnych państw europejskich, więc one nie potrzebowały dodatkowych narzędzi, żeby Polskę dyscyplinować, ingerować w naszą wewnętrzną politykę, a teraz potrzebują, no plus to braterstwo ideologiczne elit lewicowo-liberalnych. I te dwa czynniki ze sobą się składają i jeszcze do tego nastały trochę trudniejsze czasy, ta kołdra robi się krótsza. Europa ma cały szereg problemów, no i w trudniejszych czasach egoizmy narodowe i te interesy silniejszych, które próbują narzucać słabszym, stały się dla nich sprawą po prostu ważniejszą. Panie ministrze, wielu obawia się, że te państwa kroki, taka retoryka Solidarnej Polski przede wszystkim, ale poniekąd prezesa Jarosława Kaczyńskiego także, doprowadzi do tego, że my znajdziemy się poza Unią Europejską. Czy Dania, która zawetowała budżet unijny w roku 2011, znalazła się poza Unią Europejską? Ale wobec Danii nie było, nie, ale to było, to przyzna pan, że to było w zupełnie innym klimacie. Jednak no, nie porównywałabym tych dwóch sytuacji. Pani, no tylko klimat to jest rzecz... Ważna tak, w polityce, zupełnie, bardzo ważna w polityce. Ale nawet jeszcze bardziej nieokreślona niż ta tak zwana praworządność. Panie ministrze, czy jest pan w stanie zagwarantować, że Polska pozostanie członkiem Unii Europejskiej i że nigdy Prawo i Sprawiedliwość nie zdecyduje się na pozbawienie nas członkostwa we wspólnocie? W dającej się przewidzieć przyszłości, takiej, w którą jestem w stanie wybiec myślą, oczywiście jestem w stanie to zagwarantować. No, a jak daleko jest pan w stanie wybiec myślą? W 35. No nie wiem, na kilkanaście, dwadzieścia kilka lat do przodu. A myśli pan, że za dwadzieścia kilka lat to już nie będzie takie pewne? Pani redaktor, pani próbuje ode mnie wyciągnąć słowo, które potem będzie można dać na lit i prawda, i odrzeć je z kontekstu, więc ja tego słowa nie powiem, ale oczywiście nie, no panie pośle, to jest bardzo proste pytanie. Czy Prawo i Sprawiedliwość doprowadzi do wyjścia Polski z Unii, czy nie? No tak albo nie, proste pytanie, prosta odpowiedź. Nie, nie doprowadzi. Proste pytanie, prosta odpowiedź, nie doprowadzi. Dobrze, to bardzo, bardzo się cieszę. Tutaj mamy... Nie ma takiego tematu, tak? Tak, oczywiście. To jest tylko i wyłącznie wymyślony slogan propagandowy opozycji, do którego raz na jakiś czas wraca za każdym razem zupełnie bezpodstawnie. To jest w ogóle taki problem myślowy elit lewicowo-liberalnych, że oni będąc tak strasznie prounijni, jednocześnie krytykują Polskę za to, że zachowuje się jak pełnoprawny członek Unii Europejskiej. Taki, który ma prawo mieć swoje interesy, który ma prawo o nie zabiegać, który ma prawo korzystać z wszystkich instytucji, w tym na przykład weta, jakie traktaty europejskie przewidują dla członków Unii Europejskiej. To jest właśnie zachowanie normalnego, pełnoprawnego członka wspólnot europejskich,
A euroentuzjaści polscy by chcieli jednocześnie przy swoim euroentuzjaśmie, żeby Polska była takim gorszym członkiem, takim drugiej kategorii, któremu nie wolno z niektórych narzędzi członka korzystać. Może euroentuzjaści chcieliby po prostu, żeby Polska była takim członkiem Unii Europejskiej, który szanuje i przestrzega praw, które spajają tę wspólnotę w ogóle od dziesięcioleci. A jakich praw nie szanujemy, przepraszam? No, mówimy o praworządności. Dobrze, panie ministrze, czy Polska pana zdaniem jest w tej chwili krajem praworządnym? Czy Polska pana zdaniem jest krajem praworządnym? Oczywiście i odpowiem tu jednym konkretnym przykładem. Rzekomym naruszeniem praworządności w Polsce ma być to, że na podstawie ustawy zgodnej z polską konstytucją sędziów Sądu Najwyższego wybiera Krajowa Rada Sądownictwa składająca się z sędziów, ale tych sędziów wybrał Sejm i to jest już nadmierna ingerencja władzy ustawodawczej we władzę sądowniczą czy polityków we władzę sądowniczą, a ocenia to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie sędziów wprost mianują rządy. I teraz wybór przez sędziów wybieranych przez posłów to jest zbytnia ingerencja, a mianowanie wprost przez rządy sędziów to już jest praworządność i nie jest zbytnia ingerencja. To tylko pokazuje, jak bardzo są to rozmyte kryteria i tak naprawdę traktowane uznaniowo do ingerencji wewnętrzne sprawy państw. A to się nie godzimy. Państwa zawierając Unię Europejską na instytucje unijne przelały określoną część swoich kompetencji. Jak słusznie zauważył Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe, co powinno być najwyższym autorytetem dla opozycji, państwa są panami traktatów i żadna instytucja europejska nie może uzurpować sobie uprawnień, które nie zostały jej wprost w traktatach przydane. Panie ministrze, czy w kraju praworządnym premier nie publikuje ustawy przegłosowanej przez parlament i podpisanej przez prezydenta? Tu odnosimy się do tak zwanych zasad dobrej legislacji. Mówimy o ustawie, która już w międzyczasie zdążyła być znowelizowana i trwa proces legislacyjny tej nowelizacji. Dbałość o jasność systemu prawnego wymaga, żeby nie robić sytuacji, w którym stan prawny jest wprowadzany na tydzień albo na dwa, a potem się zmienia. Można chwilę poczekać, nie ma żadnych przewidzianych prawnie konkretnych terminów, w których trzeba dokonać publikacji. W tym nadzwyczajnym przypadku można chwilkę poczekać, żeby ten stan prawny był jednolity, spójny. Panie ministrze, spojrzy pan w oczy pielęgniarce i lekarzowi i powie, możecie chwilkę poczekać? Pani redaktor, spojrzeć w oczy powinni przede wszystkim posłowie i senatorowie opozycji, którzy wprowadzili do systemu prawnego sytuację, która by całkowicie zniszczyła budżet i w której zabrakło pieniędzy na wypłaty dla personelu Pani medycznego. Panie ministrze, przecież to ministrowie i wicepremier nawet głosowali za tą ustawą, na litość boską. I zaraz do tego się odniosę. Gigantyczny dodatek wypłacany wszystkim pracującym praktycznie w medycynie bez względu na to, czy walczą z COVID-em, czy na przykład udzielają teleporad w sprawie drobnych przeziębień. Natomiast faktycznie tu trzeba uderzyć się w piersi. W tym głosowaniu akurat kilku czy kilkunastu, o kilku za wielu. 20 dokładnie, 20. No ale powiedzmy, no gdyby pomyliło się kilku, no to nadal byłaby ta większość. No, o kilku za wielu się pomyliło. Takie rzeczy się niestety zdarzają, one są niefortunne. I w związku z tym możemy sobie nie publikować tych ustaw, tak? No panie ministrze, no co to ma wspólnego z poprawną legislacją? W związku z tym szybko została przyjęta nowelizacja, która naprawia ten błąd i po prostu można tydzień, dwa poczekać, żeby ona też mogła... Ale jak można nowelizować, panie ministrze, ustawę, która nie została opublikowana? Proszę mi to wytłumaczyć. Na zasadzie jakiego mechanizmu? Nowelizujemy ustawę, która nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. No, a proszę pokazać akt prawny, który mówi, że taka działalność, że takie coś jest zakazane. Można, każdy akt prawny można nowelizować, można wprowadzić nową treść aktu prawnego. To nie jest zakazane, jest dozwolone, rozumiem. Dobrze, panie ministrze, lecimy dalej, bo jeszcze kilka ważnych tematów przed nami. Czy pana zdaniem powinna powstać komisja śledcza do spraw szeroko rozumianej afery związanej z Leszkiem Czarneckim, Romanem Giertychem i tym wszystkim, czego dowiedzieliśmy się w ciągu ostatnich dni? No ja mając doświadczenie przewodniczącego również Komisji Śledczej, wiem, że jest to w polskim systemie prawnym bardzo ułomne narzędzie i komisja nie ma zbyt wielu uprawnień. Samą aferę tak zwaną getback pana Leszka Czarneckiego jak najbardziej trzeba wyjaśniać. Czynią to organy ścigania. Co do Komisji Śledczej nie wypowiem się. Myślę, że dużo by tu nie pomogło, ale też raczej by nie zaszkodziła. Adam Hoffman znowu ma wam narobił problemów, co? Nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni. Nie powiedziałbym, pan Adam Hoffman był po pierwsze w tym nagraniu, przynajmniej tym fragmencie, który upublicznił pan Roman Giertych, to generalnie nie ma niemal niczego z tego, co on zapowiedział, że tam rzekomo jest. Jest rozmowa doradcy biznesowego z klientem, który mu właśnie doradza, proponuje mu różne sprawy. Natomiast nawet gdyby tam było to, co mówi pan Roman Giertych, pan Adam Hoffman politykiem był przed 7 laty. No nie wiem, czy za działania Radosława Sikorskiego, który też kiedyś był ministrem w rządzie PiSu, czy nie wiem, pana Przemysława Wiplera, który wiele lat temu był posłem PiSu, to też mamy już odpowiadać. To nawet rodzice za swoje dzieci nie odpowiadają, kiedy one już są pełnoletnie.
A co dopiero mówić o tym, że partia polityczna ma dożywotnie odpowiadać za ludzi, którzy kiedyś przed wielu laty byli jej członkami. Pan Adam Hoffman działa na swój rachunek, na swoją odpowiedzialność. Dobrze, czy pana zdaniem inaczej, czy pan zagłosowałby za taką komisją śledczą, czy nie? Która wyjaśniałaby okoliczności i afery GetBacku, Idea Banku, KNF-u. Pani redaktor ma wielką skłonność do hipotetycznych pytań dzisiaj. Pani redaktor musiałaby zobaczyć projekt tej uchwały o komisji śledczej, jaka jest jej przedmiotowa. Czyli nie wyklucza pan. Gdyby ona była dobrze napisana, to rzeczywiście byłby pan w stanie to rozważyć, tak? O to mi chodzi po prostu, uzyskanie takiej odpowiedzi. Nie, tak, oczywiście. No, oczywiście, no nie jestem w stanie wykluczyć głosowania nad ustawą, której, czy uchwałą, przepraszam, Sejmu, której treści jeszcze nie znam. Może treść byłaby dobra. Panie ministrze, już na koniec teraz z pana podwórka, mówiąc potocznie. Czy był pan zaskoczony decyzją Najwyższej Izby Kontroli, że będzie audyt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, za który pan odpowiada? Nie, szczerze mówiąc, kiedy przejmowałem obowiązki rok temu od mojego poprzednika, funkcji wiceministra i pełnomocnika rządu do spraw CPK, to on wówczas powiedział mi, że między innymi na przyszły rok jest planowana kontrola NIK-u w CPK. To jest rzecz normalna, NIK kontroluje różne instytucje, które korzystają z pieniędzy budżetowych, czy podlegają pod nadzorem państwa, przyszła kolejna CPK. W styczniu zarząd CPK liczył 4 osoby, pod koniec czerwca w całej spółce pracowało ich 176. Na pensje w ciągu pierwszego półrocza wynano 12 milionów złotych. Czy w dobie pandemii koronawirusa i tego, co dzieje się w tej chwili, niedofinansowania polskiej służby zdrowia, uważa pan, że to upieranie się przy budowie CPK w sytuacji, kiedy w ogóle nie wiadomo, kiedy wystartują samoloty, jest logiczne? Oczywiście, że tak. W sytuacji kryzysu spowolnienia gospodarczego stosowaną na całym świecie metodą rozruszania gospodarki są duże inwestycje infrastrukturalne. Nie wiem, kolej dużych prędkości Praga-Drezno na przykład, budowa kolejnych terminali na lotniskach. To cały świat tak realizuje, my tu nic tutaj nie wymyślamy. Przez najbliższe 7 lat jest to program inwestycyjny. Inwestycje w sytuacji spowolnienia gospodarczego prowadzi się lepiej i łatwiej. Dostaje się lepsze ceny, łatwiej znaleźć wykonawców, a wykonawcy z kolei też potrzebują portfela zamówień. A za 7 lat, kiedy CPK będzie startował, no to wszyscy analitycy rynku lotniczego przewidują, że kiedy jak kiedy, ale za 7 lat ten ruch już powinien wrócić na całkiem przyzwoity poziom. Zresztą w czasach kryzysu w danej branży i również branży lotniczej jest tak, że upadają ci, którzy są mali, rozproszeni, słabi, a przeżyją ci, którzy są duzi i silni. I takiego modelu tego rynku też potrzebujemy w Polsce. A zupełną naiwnością, i tu absolutnie się nie obawiam, bo kontrolerzy NIK-u są fachowcami, jest oczekiwanie, że wielka inwestycja przebiega tak, dzisiaj decyzja, jutro wbijamy łopatę, pojutrze już to istnieje i działa i wtedy dopiero zaczyna ktoś przy tym pracować, ktoś o to się starać. No nie, no to są wieloletnie przygotowania, proces inwestycyjny, przy którym muszą też pracować ludzie, którzy go przygotują. Same studium korytarzowe to było zaprojektowanie nowego systemu komunikacyjnego Polski, bo przecież też 1800 linii kolejowych nowych, wytyczenie przebiegów 3 razy dłuższych, bo wielowariantowych niż cały obecny system dróg krajowych w Polsce. Potem rozpatrzenie 140 tysięcy uwag, a mówię tu o jednym tylko z kilkunastu elementów tego procesu, który w tym roku się zadział. No naprawdę musi ktoś przy tym pracować, musi ktoś to robić. Panie ministrze, a jaki jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości na to, żeby dofinansować polską służbę zdrowia, żebyśmy na powierzchni utrzymali się, jeżeli chodzi o kwestie ochrony zdrowia w Polsce? Bo wbrew temu, co próbuje nam mówić rząd, i powiem to wprost i z pełną odpowiedzialnością, to nie jest tak, że cokolwiek się wypłaszcza, to nie jest tak, że mamy mniejszą liczbę zachorowań, mamy absolutną manipulację statystykami po prostu. Więc co zrobić, żeby lekarze dostali podwyżki, żeby dofinansować szpitale, żebyśmy jakoś sobie wspólnie w tej bardzo trudnej sytuacji poradzili? Po pierwsze, absolutnie nie zgadzam się z tezami, które zawarła pani w swoim pytaniu. Te tezy często rozpowszechnione wynikają czasami nawet z nieuważnego śledzenia danych. Na przykład podawany, choćby prosty fakt, że dziennie podawana liczba testów i dziennie podawana liczba testów pozytywnych, to te testy pozytywne to nie jest procent od tych testów danego dnia wykonanych, tylko od testów wykonanych dzień, dwa, trzy dni wcześniej, bo sprawdzenie testu trochę trwa. Więc liczenie tych rosnących procentów jest bardzo mylące, bo wyniki z testów dzisiaj będą za dzień, dwa, trzy, a nie dzisiaj. Chociażby prosta sprawa, ale już wiele rozjaśniająca i panie ministrze, ale to sam Andrzej Horban, doradca pana Mateusza Morawieckiego, mówi o tym, że tych zachorowań jest 5 razy więcej i nie bez przyczyny robimy tych testów coraz mniej. No taka jest prawda. I zaraz mi pan powie, że to zlecają lekarze, ale proszę się spróbować zadzwonić do POZ-u. Pani redaktor, akurat tak się składa, że ja przeszedłem dosyć bezobjawowo niedawno zakażenie COVID, a teraz mam podejrzenie zapalenia płuc po-covidowego i w związku z tym nadal pracuję zdalnie z domu, co widać, że nie jestem w ministerstwie.
I do mojego POZ-u osiedlowego dodzwoniłem się za drugim razem i zostałem przyjęty na wizytę po 2 godzinach. Więc no to różnie pan to miał od bardzo tego dużo szczęścia. A jest to zwykły osiedlowy POZ, nie żadna jakaś rządowa przychodnia. W Gdyni na Puskach Cisowskich zwykła klinika, zwykła przychodnia. Więc różnie to bywa. Lekarze, ale pani redaktor, no już może odwołam się do prostej logiki. Tylko już zmierzamy nawet do końca, panie ministrze, proszę, dobrze? To ostatnie zdanie. Ale jedno zdanie. Nawet jeżeli te wszystkie dane są obłożone jakimś błędem, to ich metodologia się nie zmieniła. To ten błąd jest ten sam od miesiąca, więc statystyczny trend i tak jest ważny. Tak samo jak przy sondażach. Jeden sondaż może być obarczony dużym błędem, ale cała seria sondaży i średnia z sondaży pokazuje trend, który jest prawdziwy. I tak samo średnia z tych statystyk, nawet jeżeli tam gdzieś jest jakiś błąd, trend pokazuje prawidłowy. Trend jest taki, że faktycznie się wypaczyło, ale do... A pieniądze dla medyków są i są zapewnione dla tych walczących z COVID-em 100% dodatku, tylko właśnie ta pomyłka niestety... Tylko dla tych, którzy są skierowani przez wojewodów. Panie ministrze, bądźmy precyzyjni. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Marcin Horała, wiceminister infrastruktury Prawo i Sprawiedliwość, gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Dużo zdrowia w związku z tym, o czym pan powiedział i do zobaczenia.